Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj 17. część artykułu o lorgarze, aurelianie i niosących słowo. A organizacja Legionu Pocher z ich Horusa, jak wygląda, jak to się tam dzieje po zepsuciu rujnującymi mocami, niosący słowo stali się jedynymi ze zdradzieckich legionów, którzy utrzymali swoją dawną dyscyplinę i wiarę w oblicze herezji. W obliczu herezji niosący słowo nie czcili żadnego z bogów chaosu z osobna, a zamiast tego wyznawali i szanowali kolektywny, mroczny panteon bogów chaosu, pokładając wiarę w koncept chaosu niepodzielnego. Synowie Lorgara traktowali tych, którzy ograniczają swoją wiarę do tylko jednego bóstwa z pogardą. Przykładem takiego zachowania może być raczej słaba reputacja dzieci Imperatora w Legionie Niosących Słowo za oddawanie przez nich czci tylko i wyłącznie Slaaneszowi. Niosący słowo często polegają na wezwanych demonach w charakterze oddziałów szturmowych, mięsa armatniego oraz do tworzenia rdzenia nowych armii. Elitarni kosmiczni Marines Chaosu są zaś wykorzystywani do wypełniania kluczowych celów. Niosący słowo są znani z utrzymywania wielkich hord kultystów chaosu w swoich siłach, których wykorzystują już od czasów Wielkiej Krucjaty. Mimo to, niepodobnie do Legionu Alfa, podstawowym sposobem korzystania z kultystów przez niosących słowo jest zazwyczaj traktowanie ich jak mięso armatnie, walczące u boku istot demonicznych. Niosący słowo są słynni z bycia jedynym zdradzieckim legionem, który wciąż utrzymuje swoje pułki kapelanów, dziś nazywanych mrocznymi apostołami. Każdy marin Legionu podąża za słowami swoich apostołów z totalnym zawierzeniem im własnego życia. Mroczni apostołowie często wypowiadają się w kwestii tego, jak ma być rozegrana i doprowadzona do szczęśliwego zakończenia następna bitwa, a wojownicy hordy Lorgara słuchają ich bez mrugnięcia okiem. Przed bitwą niosący słowo zwykli przeprowadzać rytualną modlitwę, śpiewając hymny i recytując zasady doktryny ich kultu, by potwierdzić wiarę pokładaną przez nich w moc chaosu niepodzielnego. Ich śpiew często spotyka się z bezpośrednią odpowiedzią demonicznych sił chaosu, które chętnie dołączają do ataku na przeciwników Legionu. Najważniejszą grupę wśród mrocznych apostołów w całym Legionie tworzy kapłaństwo nazywane Mroczną Radą. Ta elitarna kadra jest głównym ciałem obecnie zarządzającym Legionem, wymuszającym na niosących słowo wolę demonicznego prymarchy Lorgara i bogów chaosu. Na co dzień zarządzają siłami 17 Legionu z fortecznej katedry Bazyliki Słowa, zlokalizowanej na demonicznym świecie Sicarus, znajdującym się głęboko wokół grozy. Choć władza Mrocznej Rady jest absolutna, należy pamiętać, że mroczni apostołowie zarządzają Legionem tylko pod nieobecność prymarchy, który od 10 tysięcy standardowych lat medytuje w świątyni Infisio, gdzie szuka oświecenia i zjednoczenia z rujnującymi mocami. Aha, czyli gówno robi od 10 tysięcy lat. No proszę, a to ciekawostka. Jakie są rangi i oddziały specjalistyczne? Pierwsze to są mroczni apostołowie. Z ogni zdrady, na krew zemsty niesiemy słowo Lorgara, niosącego słowo. To jest fragment z 341 Księgi Listów Lorgara. Podobnie jak wszyscy kosmiczni Marines Chaosu, Legionu, mroczni apostołowie czczą wszystkich mrocznych bogów w formie chaosu niepodzielnego, nie zaś któregokolwiek z bogów chaosu oddzielnie. Jeszcze przed herezją Horusa mroczni apostołowie radośnie kierowali fanatycznym oddaniem wojowników 17 Legionu od ich wypaczonej wersji imperialnej prawdy, w której to imperator był bogiem ludzkości, po dzień dzisiejszy, gdy niosący słowo nauczyli się czcić rujnujące moce. Mroczni apostołowie są jednak duchowymi przywódcami nie tylko w Legionie Niosących Słowo, a wszędzie tam, gdzie dane im jest zanieść słowo, zajmują się głównie utrzymaniem wiary i nadziei w zdradzieckich prymarchów i innych potężnych przywódców. Każdy z apostołów posiada wiedzę na temat praktyk okultystycznych, składania rytualnych ofiar oraz na temat nabożeństw zawartych w księgach Lorgara i innych przesyconych złem ksiąg chaosu. Apostołowie mają ich treść wypisaną w umysłach, na ciałach, i w duszach, osiągnąwszy to przy pomocy upiornego wachlarza tortur i innych barbarzyńskich środków. To właśnie to fanatyczne oddanie definiuje, kim tak naprawdę są mroczni apostołowie. Każdy z nich jest całkowicie poświęcony misji przekazania słowa Lorgara na wszystkie krańce galaktyki. Mroczni apostołowie uczą, że miękkie i puste kazania imperialnej eklezjarchii to jedynie przesądy i propaganda w porównaniu do prawdziwej mocy, jaką jest chaos. By zademonstrować mroczne żądania swoich boskich patronów,
Apostołowie często działają jako bezpośredni przedstawiciele bogów chaosu w świecie materialnym, dzięki czemu mają moc błogosławić zebranym mocą chaosu, wzmacniając wiarę zebranego przed apostołem ludu. Dla mrocznego apostoła chaos jest wszechpotężnym panteonem. Wielu wybiera zatem czczenie wszystkich bogów chaosu porówno i bardzo rzadko wchodzą w sojusze z tylko jednym z nich na dłuższy czas. Szczegółowa doktryna wiary w bogów chaosu nie istnieje. Każdy wierny, o ile tylko jest w stanie, ma możliwość dowolnej interpretacji bluźnierczych zapisków Lorgara i innych heretyckich dzieł. Mroczni apostołowie są umiejętnymi oratorami, zdolnymi do nawrócenia całych miast, regimentów Astra Militarum, czy też populacji całych planet, tylko przy pomocy dobrze użytych i ostrożnie wypowiedzianych obietnic o władzy i uznaniu istot z osnowy. Swymi słodkimi słowami są oni w stanie zbudować wielką sieć kultystów chaosu i fałszywych kościołów, potajemnie siejąc ziarna zepsucia w Imperium Ludzkości na każdej odwiedzonej przez nich planecie. Ci fanatyczni zwolennicy apostołów często służą później swojemu mistrzowi w diabolicznych planach, często zostając niewolnikami lub ofiarami z własnej woli, licząc na zaszczyty od swoich nowych patronów. Mroczni apostołowie, w szczególności ci należący do legionu niosących słowo, są w stanie budować wielkie monumenty i monolityczne symbole swojej wiary, poświęcając je swoim wybranym patronom i zaznaczając swoje wielkie triumfy. Czują perwersyjną radość w inkorporowaniu obiektów religijnych tych, których podbili, w swoich mrocznych rytuałach oraz w profanowaniu świętych ikon i symboli eklezjarchii. Legiony wiernych mrocznych apostołów często wspomagają starania kosmicznych Marines Chaosu w tej kwestii oraz równie często zostają złożeni w ofierze na tych samych ołtarzach, które pomagali wznosić. Przygotowany do walki mroczny apostoł to imponujący widok głównie dzięki ich starożytnym pancerzom, przyozdobionym sigilami, mającymi symbolizować ich zdradziecką przynależność oraz zwojami pergaminu pokrytego bluźnierczymi modlitwami i inwokacjami. Wielu z nich tatuuje sobie odpowiednie litanie na skórze lub alternatywnie apostołowie zdzierają w tym celu skórę z wroga. W czasie walki jadą przez pole bitwy, dokonując szarży na wrogie formacje i zabijając każdego, kto stanie na ich drodze swoimi przeklętymi krozjusami. Największą bronią mrocznego apostoła jest jednak jego głos i wiara. Hordy gorliwych wyznawców idących do walki za ich przykładem są jedynie świadectwem przerażającej władzy i wpływów apostołów. Dla samych mrocznych apostołów chwalebne wyniesienie do błogosławionego stanu demoniczności jest reprezentacją szczytu możliwych do osiągnięcia życiowych celów. Każdy z nich ciężko pracuje w nadziei na to, że ich mroczni bogowie pewnego dnia nagrodzą ich tą wspaniałą nagrodą, choć mroczni apostołowie często zawierają sojusze z silnymi hersztami i czempionami z osnowy, są lojalni tylko wobec chaosu. Żaden z nich nigdy nie pozwoli, by cokolwiek stanęło na drodze ich heretyckiej krucjaty. Praktycznie rzecz biorąc, mroczny apostoł w Legionie Niosących Słowo jest doświadczonym czarnoksiężnikiem, wyspecjalizowanym w przyzywaniu do materium demonów. Wielu z nich jest w stanie przyzwać kilku demonów jednocześnie, czyniąc to za cenę obrażeń, jakich do przyzwania dozna ich cielesna forma oraz czasu, jakie będą mogły one spędzić w rzeczywistości. Często określa się ich jako zdystansowanych, tajemniczych i charyzmatycznych duchowych przywódców, będących zdolnymi do pokierowania zarówno prostymi śmiertelnikami, jak i elitarnymi weteranami Astartes. Jedynym Marine z Legionu Niosących Słowo o randze równej mrocznemu apostołowi byłby Coryphaus, najważniejszy dowódca polowy w Hordzie i osoba pełniąca rolę łącznika między mrocznym apostołem a walczącymi na froncie kosmicznymi Marines Chaosu. Jak zostało wspomniane wyżej, mroczni apostołowie wciąż walczą przy pomocy Crozjusa Arcanum, dokładnie tak, jak czynili to przed swoim upadkiem, choć dziś jego forma, przeklętego Crozjusa, została zepsuta i zamieniona w śmiercionośną ikonę poświęconą największym sługom bogów chaosu. Sprawia to, że broń mrocznych apostołów jest nie tylko śmiercionośna w boju, na przestrzeni lat stała się ona symbolem błogosławieństwa rujnujących mocy, co więcej, broń chroni władającego nią wojownika i wzmacnia jego łączność z istotami z osnowy. Mówi się, że każdemu mrocznemu apostołowi służy po jednym dowódcy wojennym i praktykancie na jedną hordę, którą przewodzą. Starszy dowódca jest nazywany Coryphausem, jego zadaniem jest prowadzenie niosących słowo w walce. Polecenia może wydawać mu tylko mroczny apostoł. Praktykant nazywany jest zaś pierwszym akolitą hordy. Po odbytej nauce oraz za zgodą mrocznego apostoła i mrocznej rady obejmuje dowodzenie nad częścią hordy.
Najstarszymi i najbardziej szanowanymi mrocznymi apostołami są członkowie Mrocznej Rady. Ci czczeni heretycy Astartes służyli w 17 Legionie już w czasach pierwszych przejawów zepsucia szerzonego przez Erebusa, jak go nienawidzę, i pierwszego kapitana Corferona na całe dekady przed herezją Horusa. Przetrwali i urośli w siłę w czasie herezji i zdołali sprowadzić na drogę rujnujących mocy niezliczone miliardy śmiertelników. Mroczna Rada rządzi dziś niosącymi słowo w imieniu Lorgara. Co więcej, tylko Mroczna Rada może mianować nowych mrocznych apostołów, jeśli coś stanie się z jednym z ich braci. Mroczni apostołowie zaczynają swoją karierę jako typowi marin chaosu i muszą zapracować sobie na awans na mrocznego apostoła własnymi dokonaniami. Po pierwsze, muszą udowodnić swoje oddanie chaosowi niepodzielnemu przez zdobycie jego znaku. Tylko prawdziwy czempion chaosu może być brany pod uwagę przy ewentualnym awansie. Po drugie, muszą zaskarbić sobie przychylność obecnego mrocznego apostoła, swojej hordy i stać się pierwszym akolitą, służąc mu tak długo, jak będzie to konieczne. Jeśli nie zginie w bitwie lub nie zostanie zabity przez swego mistrza, koniec końców zostanie mrocznym apostołem. Akolita ma do wyboru albo czekanie na śmierć obecnego mrocznego apostoła w boju, mając nadzieję na zdobycie jego pozycji przez edykt Mrocznej Rady, albo działanie bardziej proaktywne, czyli zabicie swojego mentora i oczekiwanie na awans. Tak czy inaczej, pierwszy akolita musi wpierw zdobyć błogosławieństwa Rady. W przeszłości zdarzało się już jednak, że wraz ze śmiercią danego mrocznego apostoła Mroczna Rada nakazywała hordzie wymordowanie całej kadry rządzącej ich siłami. Przedwczesna śmierć mrocznego apostoła jest zazwyczaj celebrowana przez całe solarne tygodnie, w czasie których odprawia się rytuały i ceremonie ku jego pamięci. W tym samym czasie dokonuje się egzekucji wszystkich kapitanów hordy pozbawionej apostoła w ramach kary za dopuszczenie do tak wielkiej tragedii. Resztki takiej hordy są następnie albo absorbowane w szeregi hordy, którą rządzi silniejszy mroczny apostoł, lub też Mroczna Rada wybiera nowego przewodnika z Legionu, by ten podjął brzemię związane z prowadzeniem formacji. Z tego powodu obiecujący pierwszy akolita może niekiedy doczekać awansu na stanowisko apostoła własnej hordy bez konieczności dziedziczenia hordy swego byłego mistrza. Niekiedy bywa jednak i tak, że akolita zostaje skazany na śmierć za porażkę w jego świętej misji chronienia mistrza. Wola Mrocznej Rady jest jedynym, co ma w tej kwestii znaczenie. Ich działania są bowiem odzwierciedleniem woli mrocznych bogów. Powiem wam, że każda religia sprawia, że jeśli walczą o jakieś takie właśnie, jeśli wykorzystują religię w walce, to potem wszystko mają, wszyscy mają nasrane potem we łbie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Niosący słowo powrócą jeszcze kilkukrotnie. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.